5 lipca w Pałacu Staniszów odbyło się uroczyste przekazanie insygniów prezydenckich w ręce Norberta Łukaniuka. Pomoc lokalnej społeczności to główny cel Rotary Klub Jelenia Góra. Z dużym rozmachem żeśmy zaczęli jak gdyby tą kadencję, bo sfinalizowaliśmy wcześniejszym przez Wojtka Hadżego rozpoczętą inicjatywę wsparcia remontu łazienek w szpitalu Wysoka Łąka. Potem był wyjazd do Równego za Czerwone Święta i wsparcie stowarzyszenia nasze. Potem był bal nasz oczywiście i przez koronawirusa musieliśmy przerwać jak gdyby te działania, ale zbieraliśmy dalej pieniążki. I jak żeśmy w tamtym roku wydali praktycznie wszystkie pieniążki, to w tym roku żeśmy zaoszczędzili i już praktycznie od 2 miesięcy wspieramy i potrzebujące matki, i wyprawy do Nepalu, książkę pana Macieja, więc jak gdyby to wszystko już jest rozpoczęte, więc klub jest w dobrej kondycji i mam nadzieję, że mój następca Norbert Łukaniuk będzie kontynuował to dalej. Ja bym chciał kontynuować właśnie ten trend. Uważam, że najbardziej bezbronnymi osobami w naszym społeczeństwie są dzieci, które są niewinne swojej sytuacji i ilekroć wpłynie do nas wniosek o dofinansowanie jakiejś wycieczki, podróży czy po prostu ciężkiej sytuacji materialnej, głosujemy, są to uchwały podejmowane wśród członków klubu o przekazaniu pomocy. Krzysztof Błażejczyk jako prezydent naprawdę zawiesił poprzeczkę wysoko. Postaram się dorównać. Oczywiście zajmujemy się wieloma sprawami dla poszczególnych osób indywidualnie, ale również też dla instytucji, dla stowarzyszeń. No takim największym grantem, który zrealizowaliśmy w tym roku rotariańskim, tym, który się kończy roku rotariańskim, to było pomoc dla oddziału opieki paliatywnej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Remont łazienek. Duża inwestycja, duża pomoc z naszej strony. Pieniążki pozbierane na balu rotariańskim, na zaczarowanych świętach, no i wszędzie, gdzie możliwe, i ze składek oczywiście też naszych członków. W spotkaniu uczestniczyły także władze Jeleniej Góry. Klub Rotary Jelenia Góra w bardzo wielu przypadkach pomaga jeleniogórzanom, ale przede wszystkim dzieciom pomaga. Chociażby w chorobach wzroku, gdzie jednym właśnie ze sponsorów oprócz zakładów optycznych i miasta Jelenia Góra to jest przede wszystkim właśnie Rotary Klub, bo to była ich inicjatywa. Mowa o akcji Ratujmy Dzieciom Wzrok. Drugą taką bardzo ładną inicjatywą, bardzo ciekawą inicjatywą to są Zaczarowane Święta, gdzie dzieci z niepełnosprawnością mają możliwość razem ze znakomitymi muzykami najpierw ćwiczyć, a później wystąpić na scenę. Dla nich to jest wspaniała zabawa, to jest wydarzenie chyba jak nie na rok, to na całe życie i wielu z nich później wielokrotnie wspomina, że występowali właśnie, mieli taką możliwość koncertów. No ale poza tym, że ten koncert ma miejsce, to jeszcze dodatkowo z tego koncertu środki finansowe, które zostały zgromadzone, idą później na różnego rodzaju obiekty związane właśnie z dziećmi, związane z niepełnosprawnością, czy to doposażenie przedszkoli integracyjnych, czy to szkół integracyjnych. Także Rotary Klub w Jeleniej Górze od wielu lat ma swoje miejsce i jest potrzebny.